Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, po pierwsze, czek mojej brody odrasta. Dużo osób jest antynastawiona do mojej brody. Ja potrzebowałem odświeżenia, potrzebowałem czegoś takiego, że ja jak chodzę do barbera, to tak naprawdę super czuję się 5 dni pierwsze. Później już mi na usta nachodzi, coś jest nie tak, więc postanowiłem się tak odmłodzić. Oczywiście do brody wrócę, ale chwilę chcę tak posiedzieć. To po pierwsze. Po drugie, moja twarz bez brody jest narażona na choroby, ponieważ już drugiego dnia wyskoczyła mi opryszka, tak jak zawsze. Jestem na kuracji heavy runem, znowu witaminy C, witaminy D, więc próbuję to wszystko ogarnąć. Kupiłem też plasterek, więc może troszeczkę mniej to widać. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa. Jak Wam się podobał mój cały trip? Podsumujmy go. Moim zdaniem super. Oczywiście no, zakończyło się tak, że ta Bruksela była trochę niewypała, że piątego dnia nie było, ale pytanie do Was, czy za na przykład 2 miesiące chcielibyście, żebym powtórzył taki trip? Tylko po pierwsze, żeby miasta były tylko takie, w których nigdy nie byłem. To jest pytanie do Was, a my zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. My lecimy teraz na spotkanie, bo mamy bardzo ważne spotkanie, oczywiście gdzie? W na lato, a później lecimy z Angeliką na pewną aktywność fizyczną. To już zobaczycie na miejscu. Zaczynam tego vloga za 3, 2, 1. A jak wrócimy, to będę miał jeszcze misję otworzyć swoje prezenty urodzinowe. Tu są prawie wszystkie. Znaczy, Aga jeszcze ma mi donieść, bo coś tam jest, jakiś plan. Oczywiście PlayStation, oczywiście bluza Miami, wszystkie prezenty mega, ale tych jeszcze nie otwierałem, bo chciałem je otworzyć na filmie i przez moje wyjazdy, przez to wszystko niestety nie miałem czasu. Moja poranna suplementacja, teraz witamina C, witamina D3, tu Angelika bardziej, ja tego jeszcze nie biorę, omega, no i oczywiście zmieniłem czarodzieja, teraz na ashwagandę. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, heavy run na opryszczkę. Muszę się troszeczkę podgolić i to jest hit, muszę Wam powiedzieć o pewnym produkcie. Totalnie przypadkowo poznałem ten produkt i jest wow. Chodzi o to, że ja od roku, dwóch w ogóle się nie goliłem. W sensie u barbera lub trymerem, ale tak do zera nigdy. I ostatnio wpadłem na pomysł, że zrobić, zaszalejmy, ogolić się. I teraz moim zadaniem jest to, żeby tutaj broda rosła, a żeby szyję podgalać, żeby to nie wyglądało tak, wiecie, jak podgardle. Tylko przez to, że taki czas nie goliłem się żyletką, to nie miałem żadnej pianki i spytałem, czy Angelika ma coś do golenia, więc to jest produkt teoretycznie dla kobiet, ale faceci również mogą z niego korzystać. I tak, sprawdziłem ostatnio, bo 3 dni temu się goliłem, za chwilę jeszcze raz muszę. Konsystencja tego jest tak niebywała, że naprawdę szok. Jak taki musik. I tylko szyja. Patrzcie, jakie jest wydajne. Mało wziąłem, tylko na 2 palce, a cała szyja spokojnie jest wypełniona. Misja zaliczona. Jakoś tak szybciej te golenie idzie, jak nie ma się takiej wielkiej brody. Naprawdę, po pierwsze, skóra jest jakaś nawilżona, taka po tym wszystkim. Po drugie, jest bardzo wydajne, to już mówiłem. Po trzecie, nie ma żadnych podrażnień. Naprawdę ta maszynka na tym musie bardzo ładnie chodzi, więc jestem bardzo zadowolony. Pokażę Wam 2 z 3 rzeczy, które teraz bardzo stosuję od właśnie marki Fluff. Mus. Ten właśnie, o którym cały czas mówię. Po drugie, maska do ciała. My mamy z Angeliką taką rutynę wieczorną, że jak już tam się kąpiemy, ogarniemy się, to na koniec smarujemy się bardzo grubo, także, że to wszystko zostaje, że jesteśmy tacy zapielęgnowani, piżamki i oglądamy sobie na przykład Netflixa. Także to jest, można powiedzieć, do porannej rutyny, to jest do wieczornej. No i oczywiście ten krem, który Wam ostatnio pokazywałem, też mega nawilżający. 3 rzeczy, które używam i które bardzo, bardzo polecam do używania i dla Was oczywiście. A ja tymczasem mam dla Was kod zniżkowy LUKA15, daje Wam minus 15% zniżki na stronie internetowej, więc wow, naprawdę fajna oferta. Oczywiście promocja obowiązuje oprócz zestawów i oprócz przedmiotów już przecenionych, także sprawdzajcie sobie koniecznie, link macie na dole, badajcie, bo naprawdę jest tyle produktów w fajnych cenach, naprawdę te ceny są w stosunku do jakości naprawdę niskie, więc bardzo fajnie. Dodatkowo oczywiście marka Fluff jest w Rossmanie, także możecie się udać do Rossmana, zobaczyć, co Was interesuje, zakupić rzeczy do pielęgnacji i cieszyć się byciem zadbanym. A ja tymczasem już ogarnięty, gotowy, wracam do vloga.
Wyjeżdżamy z Nalato. Dzisiaj wyjątkowo nie jedliśmy nic. Ja wypiłem tylko kawę po wietnamsku, Angelika herbatkę, gdyż nie można się najadać, ponieważ mamy pierwszą w historii... Mam telefon? Pierwszą w historii randkę sportową. Będę uprawiał sport z moją żoną. Chcę ci powiedzieć, że tak zaczęliśmy randkować. Ja przychodziłam na treningi do ciebie, więc co ty mówisz? No ale jako żoną. Pierwszy raz jako z żoną. Tak. Zobacz, jacy tacy seniorzy. Fajnie, jacy fajni seniorzy. Kawka, ubrani w dresiki i lecą sobie na porannego squasha. Kiedyś tak będziemy sobie chillować, jak będziemy na emeryturze. Kiedyś ale że nie pracujemy na etat, to nie będziemy mieć emerytury, więc będziemy grać. Musimy zacząć teraz. Lecimy na... Squasha. Aktywność fizyczna, randka sportowa. Wiesz, że chciałam ci powiedzieć, że kiedyś byłam bardzo dużym sportowcem i codziennie... Przecież ja wiem. Byłam w takiej szkole, że codziennie mieliśmy albo łyżwy, albo szliśmy do COS-u. COS-u? Tak, Centralny Ośrodek Sportu. W Zakopanem na biegówki, albo na przykład biegałam, albo na narty, albo na snowboard, tak codziennie. Ja to wiem wszystko, przecież ty śmigasz tylko... A jeszcze uwaga, jak miałam rano te zajęcia, to jak tylko mama mnie odbierała ze szkoły, to szłyśmy na stok i miałam znowu zajęcia ze snowboardem. Wiesz, co jest śmieszne? Co się spierdzieliło. Śmieszne jest to, że ja totalnie, jakbym ja był twoją klątwą sportową, bo jak z tobą zaczynałem, to ty grałaś w tenisa, ale już nigdy nie poszłaś na zajęcia jak ja byłem. No nie, śmigasz super na desce, ale jak pojechaliśmy raz, to zjechałaś raz czy dwa i poszłaś na grzańca. Nie, poszłaś na grzańca. Więc to jest tak, może ja jestem po prostu jakiś przeklęty. Chyba tak. A jeszcze taka historyjka, jechałem tutaj w to miejsce i powiedziałam, ale jest jedno prześliczne miejsce, że zobaczysz jak będziemy jechać jakieś śliczne miejsce. I mówię po prawej, jedziemy, Wisła, tylko piękne. Nie, no nie, Wisła, piękne miejsce, takie nad Wisłą, ale takie jakby dzikie, że nie, na pewno tam ludzie... Jeziorko jest takie. I ja tak mówię, znaczy ładnie, Angelika... Tak, o taką minę. No ładnie, ładnie. Czemu taką masz minę? No, przychodziłam tu ze swoim byłym. Hello! Braliśmy kocyk i sobie siedzieliśmy. Na randki! Nigdy więcej tamtędy nie przyjadę. Czuję się, jakbym była u siebie tylko kilka lat temu. Ale wróciły wspomnienia, zobacz, tenis. Z chęcią byś pograła, co? W sumie tak. Jesteśmy już na miejscu. Przez cały vlog pamiętajcie, że jak widzicie tu, że coś mi odstaje, to nie jest żadna skórka, nie jest coś brzydkiego, bo ja nienawidzę, jak ktoś nie zadba o to wszystko tutaj, co widzicie, więc to jest plasterek. On się już, kurde, troszeczkę odkleja, ale wolę... Co? No tak, tak, ale już jest plasterek i on się odkleja i wolę go nie zdejmować, żeby szybciej się wyleczyć, także wybaczcie za te uniedogodnienia stylistyczne. Strój do WF-u, check. Znasz zasady? Jak patrzę, jak inni są ubrani, to chyba tak samo jest ubrana. No to się tak samo. Znasz zasady? Tak. Na pewno? Odbijasz od ściany. No tak, ale chodzi o to, że zobacz, że serwuje, mamy tutaj pola. Widzisz kwadraty, stąd serwujemy. I serwować musisz w linię pomiędzy tą górną a środkową i to tam jest serw. A już odbijasz od całej ściany do czerwonej ostatniej linii. Odbijasz jak chcesz. Możesz piłka może się nie odbijać jak w tenisie. Pachnie gumą, spaliną. Fajnie, lubisz ty takie, nie? Jakieś dziwne zapachy. Średnio. Ja mam rzucać od razu jak w tenisie do góry i hop? Jak chcesz serwujesz? A pokaż mi, czy o podłogę? Nie, nie, nie. Stoisz, nie? No. No i możesz być. I gramy już. A, czyli nie... Dwa. Rozumiesz? Teraz spróbuj zaserwować. Krępuje się jakby na górę. Ale musi być, to jest... Grałeś kiedyś w squasha, czy nie w ogóle? Nie. Pierwszy raz? No. Tylko w polu stój. Dawaj. Tam. Dlaczego nie na środku? No bo serwujesz stąd. Dobrze. Lecimy. Jednak tym. Możesz delikatnie, możesz sobie jak chcesz, tak żeby się odbiło. No dawaj. Dawaj. Odejdź, on jest teraz kamerą. No czekaj, muszę dobre ujęcie zrobić. Dobrze! Jak już piłka się odbije od ściany, możesz od razu nie czekać na odbicie ziemi. Rozumiesz? Czyli tak jak w tenisie, że od razu piłka leci wysoko, to możesz od razu. Albo raz od kozła. Od ziemi. Czyli raz się od... To już nie możesz. Piłka może... No przegrywasz punkt. Nie, no nie wiem. Wszystko słucham. Kozioł, sufit. Wszystko wiem.
Jeden raz kozioł tak, dwa kozunie. Prezentujemy teraz serw z backhandu. Jeszcze raz. No, na pewno. O. Co, kupię ci? Piona. Skłoszowa piona. Jest coraz lepiej. Ja rakietki nie miałam w ręce 8 lat. Ciężko tak wrócić do tego. Ale ty masz naleciałości tenisa straszne. Wszyscy, że duża piłka jest w tenisie. Tu jest malutka. Inaczej tą paletką operować. Ciężko. Ale coraz lepiej, naprawdę. Już mieliśmy... Możesz mieć na tenisa. Co? Możesz mieć na tenisa. Za tydzień możesz mieć na tenisa. Jak ty? Co mam cię nauczyć? Nie, ja będę grał. Na pewno. Ja odbiję, wiesz, koślawo, ale odbijał będę, na pewno. Okej? Okay? Za tydzień? Deal? Deal. Zrobiliśmy przerwę, gramy dzisiaj bez punktów. Plan jest taki, że za tydzień gramy w tenisa też bez punktów, ale następnym razem już gramy na punkty. Dobra? Odbiliśmy już 11 razy pod rząd. To nie jest byle jaki wynik. Chowałem się do pokoju. Ostatnio jak byliśmy z Nicolą w tym sklepie Słodycze Świata, czy takie wszystkie pierdoły z różnych zakątków świata, to znalazłem chipsy, które są bardzo modne na TikToku. I to nie chodzi o to, że ja się chcę challenge'ować, tylko ja jestem w wielkim szoku, ile Angelika je tych papryczek. Jak daje jej jakiś ostry sos do spróbowania, to ona mówi, że jest okej, że trochę czuć, więc nie wiem, co się stało, czy po COVID-zie, czy po czymś. Ona ma tak wypalone kubki smakowe, że to szok. A to są podobno najostrzejsze chipsy świata, znane ludziom z TikToka. Osoby, które nie mają TikToka, są takie challenge. W środku jest jeden chips i on jest po prostu mega, mega ostry. Sprawdzimy Angelikę, oczywiście do tanga trzeba dwojga. Ja też spróbuję, chociaż wiem, że ja będę płakał, będę narzekał. A Angelika, no właśnie, nie wiem jak zareaguje. Posiłek potreningowy, porandkowy się szykuje. Żona w kuchni. Kiedyś tak jedliśmy takie sałatki, pamiętasz? Kurde, jedliśmy do tego stopnia, że aż nam się zbrzydziła. To taka? To taka sama? To jest taka sama. Inna. Mamy tutaj kurczaka w sosie teriyaki, już się marynuje. Sałatka, nie za dużo, ja nie lubię dużo. Nie, ale no może być tyle. Tak, jest okej. Awokado, coś jeszcze? Gruszka idzie czy co? Zaraz będę myśleć. Tak to wygląda. Sałatka, owoc, kurczaczek, czyli białko, wszystko. No żono, jak zwykle. Jest? 10 na 10, ale ja mam pewien przedsmak. Sieć? Nie, może nie jedz jeszcze. Znaczy jedz, ale na pewno... Ja myślę, że lecimy gdzieś. Nie. O czym ty się... Nie wezmę, nigdy już cię nie wezmę, niespodziewanie, okej? Okay? Możesz mieć pewność? Ale zobacz, jak ja mam lęk przed tym. To jest straszne, to jest niesamowite. Bo ja mam rzeczy poplanowane i... Nie, nigdzie nie lecimy. Teraz odkładamy pieniądze, pracujemy. Tu masz skyr. Znaczy razem będzie. Skyr jest potrzebny nam, okej? Okay? Co ty w ogóle kombinujesz? Ja nic nie... myślałam, że będę jadła teraz już. No już sekundę dosłownie. Będziesz jadła za sekundę. Boję się. Jako, że jesteś boomer tiktokowy, więc nie ogarniasz tego. Ogólnie chodzi o to, że ja zawsze dziwię się, że ty jesz te papryczki tak bardzo, nie? Że jak daje ci jakiś sos ostry, nie jedz. Daje ci jakiś sos do spróbowania ostry, to ty mówisz, no średni. A na TikToku... Właśnie zjadam teraz papryczkę jalapeno. Mówiłeś, żeś nie jadła. Będę... Dobra. Podobno na TikToku ogląda filmy najostrzejszy chips świata. Dawaj. Tak? Mhm. Ja wziąłem też dla siebie, ja będę płakał, bo ja nie jestem tak odporny jak ty, ale to jest podobno najostrzejszy chips świata, jeden chips. Jest taki challenge. Poczekaj, a jak mi jakieś kiszki wylecą? Nie, no to ludzie... O, czekaj, stój, musisz ty, nałożyć. To jest jeden chips? Tak. Co to jest? Czemu ty mi nie mówisz, że coś takiego będę robić? Rip. Ja jeszcze, bo ja wolę, wiesz co, nie mówić ci. Fajnie.
Czuję się jak prezent bym dostał jako dziecko, jakąś atrakcję do robienia. Znasz ten skrót, nie? Rest in peace, tak, znam. Spoczywaj w pokoju. Ogólnie, gdzie druga? Co druga? Rękawiczka, czy była nie, jedna? Nie, jedna jest tylko. A po co? No pewnie, żeby trzymać chipsa jednego, nie? Czemu ty na lewo nałożył? Myślałam, że są dwie. Ej, ale jeden chips tylko jest? Tak. Ile to kosztuje? 45 zł. Ty jesteś jak małe dziecko. Jednego chipsa kupię za 50 zł, czyli nasze dwa chipsy stówka. Ale chodziło mi o to, to bo jest naprawdę prosto. Normalnie... A na mnie mówisz, że ja rozrzucam normalnie pieniądze. Normalnie bym nie kupił, to nie chodzi o challenge, tylko ty zawsze mówisz. Dla ciebie nic nie jest ostre. Faktycznie, i to jest dla mnie. Nie wiem co się stało, ale odkąd w ciąży zaczęłam mieć papryczki, tak naprawdę po ciąży jem tak duże ilości tych papryczek, że ja jem, słuchajcie, ze wszystkim. Teraz z sałatką. Jak byliśmy na Dominikanie, to wszyscy się dziwili, ale ja codziennie rano na śniadanie, do obiadu, na kolację. Tak. Do wszystkiego jem papryczki jalapeno. Ostatnio jakiś sos spróbowałam, ostrą zupę. I tak, o, wszystko jest takie so-so, nie? Fajne, wypala mnie, ale nie wiem co się stało. Kiedyś ja nie potrafiłam zjeść zupy z pieprzem, rozumiesz? Dobra, umówmy się. Tu mamy skyr, bo takie rzeczy łagodzą jakieś tam zapalenie, ja się wiesz, boję, ostrość. Czyli, ale powiedz szczerze, widziałeś jak ludzie jak reagują, że nie widziałem właśnie. Ostry? Widziałem jeden film i że ostry, drugi, że nie, nie wiem. Nie wiem czego się spodziewać totalnie. Wyłączałem, bo wiedziałem, że już chcę to zrobić i nie chcę sobie insynuować. Poczekaj, musimy się umówić. Możemy, ostro czuć. Możemy coś zrobić? Nie. Ty weź powąchaj. Nie, właśnie nie. Słuchaj, posłuchaj mnie. Nie wąchamy. O Jezu, słuchajcie, biorę tylko oddech i wypala mi nos. To jest ciul ostre. Sprawdzimy, czy jesteś kozak. Ale dlaczego przed jedzeniem? Bo sobie później zajemy to. Kurczaczkiem, wiesz, sałatką, tutaj skyr. Skyr kupiłem, żeby teraz dużo białka pakuję w weź siebie, pod więc. Nos, nie, postaw, nie chcę właśnie. Aż wykręca. Mysiu, posłuchaj mnie. I teraz stukamy się i jemy całego naraz, żeby ale nie było jakieś... Ale to jest ostre, słuchajcie, cały nos mi wypala. Trzymam tutaj, ale powiedz szczerze, co... Nie rozumiem. Go? Czekaj. No taki kozak jesteś zawsze w tym ostrym. O, daj papryczki, o nic ale nie ale to widzisz, ja jeszcze nie jem. Właśnie. Wącham. I czuję, że mi nos wypala. No to chodzi, czyli bierzemy do buzi, gryziemy i dopiero później połykamy. Na 3-4, tak? 3-4. Już nie ma oszustw. Nie ma. 3-4. Co, zjesz? Nie obiecuję, nie. 3-4. Ostre, czuć, że ostre. O kurwa. Zjadłam. No muszę przyznać, że pierwszy raz czuję taką ostrość, że faktycznie jest ostre. Że tak mocno ostre, nie? Pali w cholerę. Daj mi szybko. No daj. Faktycznie, ale to też na początku mi nie było, wiesz? Było ostre, ale tak mówię, okej, jest ostre. A za chwilę czujesz po prostu, że ci wychodzi ta ostrość. Chciałam tylko zakomunikować, że czuję się tak źle, że nie jestem w stanie zjeść tej sałatki. Nie jestem w stanie się śmiać nawet z ciebie. Powiedz tylko, czy jest okej? Co? Jest okej? Zupełnie nam już przeszło, taki zjazd maksymalny trwał z 2-3 minuty i dochodzenie do siebie z 10 minut, także spoko, teraz już możemy jeść sałatkę, chociaż boję się tych papryczek jalapeno, wiesz? Ja myślę, że to już nic nam nie straszy. No może i tak, włączamy sobie teraz na Netflixie Potwór z Cleveland, fajny film, wczoraj zaczęliśmy, to jest taki film na faktach, nie? Autentyczny. To jest, że ja wiem, że wyglądam źle, ale to jest film,
To jest film na faktach i możecie sobie wpisać Potwór z Cleveland. Ja najpierw obejrzałam cały dokument i historię o tym, a teraz będziemy oglądać film i ja już wiem, co tam się mniej więcej wydarzy. No. Abstrakcja, ale w sumie dobrze coś takiego obejrzeć, bo później bardziej uważnym martwi się o swoje dziecko, jest się bardziej uważnym, więc polecam. Tak, ale to nie dla dzieci, jest, od razu mówię. Tak, Potwór z Cleveland. My zaczęliśmy chyba oglądać 40 minut, tylko że wieczorem. Chciałem zakończyć jakoś normalnie, ale po tym, co się stało, po tym całym dniu, wolałem z wami tutaj chwileczkę pogadać, dosłownie minuty, także jak ktoś boi się zanudzenia, to nie bójcie się. Jeśli chodzi o te chipsy, ostrzeżenie naprawdę teraz, bo wiem, że też młode osoby mnie oglądają, ale też coraz mniej ich jest, więc tak naprawdę dla wszystkich, dla starszych, dla młodszych, naprawdę nie kupujcie tych chipsów. Naprawdę nie róbcie, ja jestem kozak, ja jestem naprawdę wytrzymały, a baliśmy się i ja i Angelika, że w koniec końców trafimy do szpitala. To, co się działo później, bo skończyłem ujęcie, że już nam przeszło, faktycznie przeszło nam i zaatakowało mnie 20 minut później. Nigdy, naprawdę nigdy nie miałem takiego bólu brzucha. To nie był ból brzucha, że o Boże, ale coś zjadłem, trochę... Mega. Później jak już ja, potliwość, no beznadziejne samopoczucie. Ogólnie Angelika i ja myśleliśmy, że to już będzie koniec dnia naprawdę, że już nic nie zrobimy. Coś tam się udało nam zrobić, ale po 3-4 godzinach, ja już miałem okej, po 4 godzinach Angelikę złapało. Zaczęła się mega źle czuć, musiałem jej zrobić szybko zupkę ogórkową, żeby na żołądek, na wszystko. Straszna głupota, strasznie się źle czuliśmy i nagrywam to teraz tylko po to, że... Absolutnie, żebyście tego nie kupowali. Naprawdę, nie ma sensu, szkoda zdrowia. Ja się bałem, że mogłem coś sobie z jelitami zrobić. Nie spodziewałem się tego, naprawdę. Zawsze jest coś takiego, że jak coś obrzydliwego wezmę, ostrego, obrzydliwego zjem, to zawsze, mimo że było mega obrzydliwe, to polecam komuś. Musicie spróbować, musicie się przekonać. Nie musicie, bo moim zdaniem, to już moja subiektywna opinia, to zagraża mega zdrowiu. Widziałem ludzi, którzy jedzą z burgerem po 4, po 5. Są kozaki, które jedzą i nic nie. Nie wiadomo, co za poza kamerą, prawda? Nie wiadomo, jak zareagowali. Także nie ufajcie TikTokom, nie bawcie się w te głupie challenge. Ja zabawiłem się za was. Definitywnie wam to powinno wystarczyć. Nie bierzcie jeszcze raz, nie kupujcie. To gówno. Do zobaczenia w kolejnych vlogach. Niech dzieje się magia. Siema. Na razie.